Zrobimy sobie teraz kilka kolejnych przykładów, w jaki sposób się przedstawia bardzo duże i bardzo małe liczby, z pomocą notacji naukowej, czy też notacji wykładniczej, jak to się czasami nazywa. Weźmy pierwszą liczbę, powiedzmy 0,00852. Może napiszę kilka liczb, potem będziemy je zamieniać. Kolejny przykład to weźmy sobie teraz bardzo dużą liczbę: 7, 0, 1, 2, 2 i tutaj ileś 0. No nie wiem, tyle na przykład. Weźmy sobie teraz jakąś bardzo małą liczbę znowu 0, tutaj ileś tych zer, nie wiem dokładnie ile, potem będziemy się zastanawiać. Kolejny przykład, weźmy sobie liczbę na przykład 723. Teraz też coś prostego może. 0,6 i na koniec znowu jakąś dużą 823. Tutaj ileś tych zer. No dobrze. Co to jest ta notacja naukowa? Notacja naukowa była omówiona już w dwóch poprzednich filmach. Zachęcam do obejrzenia tych filmów. Tutaj już tylko w takim wielkim skrócie. Chcemy mieć tę liczbę zap zapisaną w postaci dwóch czynników. Pierwszego, w którym mamy tylko jedną niezerową cyfrę przed przecinkiem. W tym wypadku będzie to 8, a pozostałe cyfry są już za przecinkiem, czyli 852 razy, drugi czynnik, to jest takie wyrażenie wykładnicze, 10 do odpowiedniej potęgi. No jak później pokażę w kolejnych przykładach, to jest bardzo wygodny zapis. Będę cię próbował do tego przekonać wykonując działania na tych liczbach. No ale teraz zamieńmy to. Czyli ten przecinek tutaj muszę przesunąć o 3 miejsca, tak? 1, 2, 3. Czyli jaki tu musi być wykładnik? No ta liczba jest bardzo mała, to jest 8000, czyli ten wykładnik, który na pewno będzie ujemny. No i ponieważ muszę ten przecinek przesunąć o trzy miejsca, żeby to się zgadzało, żeby on tutaj za ósemki przewędrował o trzy miejsca w lewo, to muszę pomnożyć przez 10 do minus trzeciej. Czyli algorytm jest taki, że patrzymy, na którym miejscu po przecinku pojawia się pierwsza niezerowa cyfra, i to będzie ten wykładnik. Minus ta liczba to będzie ten wykładnik. No dobrze, zróbmy kolejny przykład. Tutaj mamy znowu bardzo dużą liczbę. Więc tym razem wykładnik będzie dodatni. Chcę mieć ją w postaci 7,0122 2, razy 10. I teraz będę miał jakąś bardzo dużą, dodatnią potęgę. No to muszę policzyć, ile tutaj jest cyfr za tą siódemką. My mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Czyli to będzie do potęgi 13. Liczę, ile jest cyfr za siódemką. I to będzie wykładnik mojej potęgi. No bo 7 razy 10 do 13 to jest 7 i 13 zer. Jak to mam jakieś inne cyfry jeszcze, no to muszę je uwzględnić już za przecinkiem. 7,0122 razy 10 do 13 to będzie dokładnie ta liczba. Te cyfry się tutaj pojawią za siódemką. No dobrze, zróbmy kolejny przykład. Tutaj mam znowu bardzo małą liczbę. Pierwsza niezerowa cyfra to jest piątka razy 10. I wiem, że wykładnik będzie ujemny, tylko równy ile to musimy policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na 14 miejscu ta piątka się pojawia, czyli będę miał 10 do minus 14, a te zera tutaj za piątką nie mają żadnego znaczenia. W zasadzie można by to było pominąć w tym zapisie, one tutaj niczego nie wnoszą, czyli to będzie tyle. Teraz zamiana liczby 723. To jest tak trochę dla sportu, dlatego że akurat ta liczba jest wygodniej ją pamiętać w tej postaci. No ale jeżeli się uprzemy, możemy ją zamienić na taką postać wykładniczą i to będzie 7,23 razy 10 do potęgi której no tutaj przesunąłem przecinek o dwa miejsca, czyli będzie 10 do potęgi drugiej. 723 to jest 7,23 razy 100. Bo 10 do drugiej to jest 100. No dobrze. 06, to tym razem chcę mieć 6 na początku razy 10 do której potęgi? No żeby to się zgadzało, to muszę wziąć jedną dziesiątą, czyli dziesiątą podlegi minus pierwszej. 6 to jest 6 razy 1 dziesiąta. No i właśnie to nie jest taka standardowa postać naukowa, dlatego że mam tutaj 0 przed przecinkiem, a przed przecinkiem chcę mieć cyfrę niezerową. No i jeden ostatni przykład. No to tutaj mam ósemkę, potem mam dwójkę i trójkę, którą już muszę zapisać za przecinkiem, razy 10 do której potęgi, no policzmy ile... Tutaj jest tych miejsc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli za ósemką mam jeszcze 10 cyfr, czyli muszę napisać, że to jest 8,23 razy 10 do 10. Myślę, że widzisz, że udało mi się Cię przekonać, że ta postać naukowa, czy też postać wykładnicza jest w przypadku liczb bardzo dużych, czy też bardzo małych, dużo wygodniejsza, bardziej zwarta. Do tego, żeby te liczby zapisywać, po prostu zajmuje mniej miejsca, ale z drugiej strony ona też jest bardziej czytelna, dlatego że tutaj od razu widać, jakiego rzędu ta liczba jest, jaki jest jej rząd wielkości. Ten wykładnik nazywa się rzędem wielkości. Widzimy, że ta liczba jest rzędu 10 do 13, ta liczba jest rzędu 10 do minus 14. Już od razu widzę, że jak je pomnożę przez siebie na przykład, to będę miał coś rzędu 10 do minus 1. No właśnie. Ta postać jest również bardzo wygodna, wtedy, kiedy się robi rachunki na tych liczbach. Więc teraz zrobię. Taki przykład. Weźmy sobie liczbę, na przykład nie wiem, 0,0000064 i powiedzmy, że chcę tę liczbę pomnożyć przez liczbę 3, 2 i tutaj jakaś liczba zer nie wiem dokładnie, ile ich będzie. 10 mi wyszło, no niech będzie 10. No i mogę teraz oczywiście pod kreskę to mnożenie wykonać, ale. Wygodniej jest, zwłaszcza jak te liczby mają jeszcze więcej cyfr, zamienić je na postać taką naukową. Czyli napiszę, że to jest 6,4 razy 10 do której potęgi? Szóstka, na którym miejscu jest po przecinku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na szóstym, czyli będę miał 10 do potęgi minus szóstej. Ta liczba jest bardzo mała. Pierwsza cyfra jest bardzo daleko za przecinkiem, czyli to jest wykładnik ujemny. Tutaj mam 3,2 razy 10. Tym razem wykładnik będzie dodatni. No ile tutaj mamy miejsc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Czyli razy 10 do potęgi 11. No i teraz mogę te liczby wymnożyć, korzystając z tego, że mam je w takiej wygodnej postaci. 6,4 razy 10 do potęgi minus 6. Pomnożę przez. 3,2 razy 10 do potęgi 11. No i teraz mogę tutaj skorzystać z tego, że mnożenie jest przemienne. Tu mam trzy mnożenia. Mogę te czynniki ich kolejność dowolnie zmieniać, czyli mogę na przykład napisać najpierw 6,4 razy 3,2 a oddzielnie wymnożyć te czynniki wykładnicze, które mówią, jaki jest rząd wielkości tych liczb razy 10 do 11. No i teraz najpierw wykonam to mnożenie, potem wykonam to mnożenie. A tego środkowego mnożenia tutaj w ogóle nie będę wykonywał, po prostu zostawię to w takiej postaci wykładniczej, bo taką postać właśnie lubię. Czyli 6,4 razy 3,2. To może ja to pomnożę pod kreskę. Pokażę, że można to bez kalkulatora w ogóle szybko obliczyć. 2 razy 4 to jest 8, 2 razy 6 to jest 12, 3 razy 4 to jest 12, jeden w pamięci. 3 razy 6 to jest 18 i 1, 19. Dodajemy 8, 4. Tutaj mam 0 i 1 w pamięci, czyli tutaj będzie 2. No i teraz gdzie będzie przecinek? Tutaj było jedno miejsce po przecinku, tu było jedno miejsce po przecinku, razem są dwa miejsca po przecinku, czyli musimy tutaj przesun przesunąć przecinek w lewo o dwa miejsca, czyli on się znajdzie dokładnie tutaj. Czyli ta liczba to jest po prostu 20,48 po wymnożeniu. No a te czynniki też bardzo łatwo mogę wymnożyć, dlatego że tutaj skorzystam z tego, że mam wyrażenia wykładnicze o tej samej podstawie. W takiej sytuacji wykładniki po prostu się dodają. Minus 6 dodać 11 to będzie 5. Czyli będę miał 10 do 5. No i to już jest prawie taka postać naukowa, jaką lubię, tylko że tutaj mam dwie cyfry przed przecinkiem. A chciałbym mieć jedną cyfrę przed przecinkiem, czyli muszę to jeszcze trochę poprawić. I napiszę, to jest 2,048, czyli przesunąłem ten przecinek o jedno miejsce w lewo. Ale no, żeby to było to samo, to muszę pomnożyć przez 10 do potęgi pierwszej, przez 10, tak? Czyli ta liczba to jest to samo, co ta liczba. Te liczby są sobie równe. Na 10 do 5, tak jak było, zostaje. No ale teraz ja mogę te czynniki wymnożyć, korzystając z tej własności, o której już mówiłem, że jak mamy wyrażenia wykładnicze w tej samej postawy, to wykładniki się po prostu dodają. I będę miał 2,048 razy 10 do potęgi szóstej. No dostaję wynik w takiej postaci, jaką lubię. Widzimy, że iloczyn tych dwóch liczb jest rzędu 10 do 6. A ten czynnik to jest dokładnie 2,048. No dobrze, jakbym chciał podzielić te liczby, to też mogę to łatwo zrobić. Że chcę podzielić 3,2 razy 10 do 11 przez 6,4 razy 10 do minus 6. Mogę to zrobić znowu bez użycia kalkulatora. Gdybym chciał w takiej postaci te liczby dzielić, no to byłoby to bardzo trudne dzielenie pod kreską liczb w takiej postaci. A tutaj pokażę Ci, że to jest bardzo proste. Najpierw zapiszę to jako iloczyn dwóch ułamków bo tutaj mam iloczyn dwóch czynników w liczniku i iloczyn dwóch czynników w mianowniku. Więc mogę to zapisać tak, że to jest 3,2 razy 10 do 11 przez 6,4 razy 10 do minus 6. Ale mogę zapisać to jako iloczyn takich dwóch ułamków, no bo tak się mnoży ułamki, że się mnoży liczniki, mnoży mianowniki. Więc teraz z tego skorzystam. No i teraz mogę oddzielnie wykonać to dzielenie oddzielnie wykonać to dzielenie. No to dzielenie to jest bardzo proste akurat w tym konkretnym przypadku, dlatego że tutaj widzimy, że licznik jest dwa razy mniejszy od mianownika. Chociaż mianownik to jest dwa razy licznik, bo 3 i 2 razy 2 to jest 6 i 4. Czyli to się po prostu skraca do jednej drugiej, a jedna druga to jest 0,5. Czyli mogę napisać, że to jest 0,5 razy. No i tutaj znowu napiszę 10 do jakiejś potęgi. Tylko do jakiej potęgi? No zastanówmy się. Może tu z boku to sobie przeliczę szybciutko. Mam 10 do potęgi 11, podzielić przez 10 do potęgi minus 6. No wiem, że dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność. Czyli to będzie 10 do potęgi minus 6, a odwrotność to znaczy do minus 1. Minus 1 to zbranie odwrotności. Minus 1 w wykładniku. Czyli to jest 10 do potęgi 11 razy, no i tutaj muszę te wykładniki wymnożyć. Minus 6 razy minus 1 to będzie po prostu 6. No, i teraz korzystam z tego, że te wykładniki mogę dodać, czyli to będzie 10 do potęgi 17. Można też na to inaczej popatrzeć. Jak mam mnożenie takich wyrażeń wykładniczych, to wykładniki się dodają. jeżeli jest ta sama podstawa. Jak mam dzielenie, to wykładniki się odejmują wtedy. Czyli mam 10 do potęgi 11 odjąć minus 6. 11 odjąć minus 6 to jest 11 dodać 6, czyli 17. Tak czy inaczej, to jest to wyrażenie 10 do 17. Czyli tutaj mam 10 do podnęki 17. No i to już jest prawie taka postać wykładnicza, jaką lubimy, tylko że mamy znowu 0 przed przecinkiem, a chcielibyśmy mieć liczbę niezerową, czyli muszę to jeszcze troszkę poprawić. Napiszę, to jest 5 razy 10 do podnęki minus pierwszej, 5 dziesiątych. To jest ta liczba, to jest dokładnie to samo, co ta liczba. No razy 10 do 17 tak jak było. No i teraz mogę to wymnożyć, że wezmę jeszcze inny kolor, bo te czynniki mogę wymnożyć i będę miał minus 1 dodać 17, to będzie 16, czyli ostatecznie mój wynik to będzie 5 razy 10 do potęgi 16. No i znowu obliczyłem to bez użycia kalkulatora i dostałem wynik w takiej bardzo poręcznej postaci, która od razu. Mówi nam, jaki jest rząd wielkości tego ilorazu. Gdybyśmy musieli zapisać to w postaci takiej dziesiętnej, to by musiał napisać piątkę i szesnaście zer, co nie jest zbyt wygodne.